Dzwony biją. Cześć wszystkim. Mała ciekawostka, jestem w takim parku koło mnie, niedaleko mnie właściwie. Jest taka tabliczka. Znaczy przyjeżdżając spotkałem taką tabliczkę i tam pisało na niej pomnik obozów koncentracyjnych, czy też obozu. No i podjechałem tam. Rzeczywiście jest plan, taki stylizowany pomnik. No i leżał tam wieniec taki. Na tym wieńcu pisało coś, nigdy więcej faszyzmu, czy też zwycięstwo nad faszyzmem i tak dalej. I podpisała się po tym partia lewych. Dlaczego wam to mówię? Bo to jest właśnie bardzo ciekawe. Ja już raz o linksizmie tak zwanym, czyli lewactwie, tak to niezręcznie tłumaczę. Muszę zobaczyć, jak to właściwie prawidłowo powinno być przetłumaczone. Posiadam niezwykle ciekawy traktat na ten temat jednego amerykańskiego profesora, który swego czasu został skazany, jeśli się nie mylę, stracony. Ale muszę to jeszcze sprawdzić, ponieważ to było już bardzo dawno, mi się to przypomniało. W czasie rozmowy z jednym takim moim kolegą z pracy, który również interesuje się podobnymi zjawiskami i też jakby czynnie bierze udział w badaniu takowych. No i ja pokażę wam później, jak będę wracał właśnie, będę przejeżdżał z powrotem, to postaram się parę scen, znaczy scen, nagrać tutaj kawałek materiału z tego miejsca, bo właśnie dlaczegoż warte jest to pokazanie. Ponieważ każda właśnie lewoskrętna filozofia ma to do siebie, że nigdy nie jakby nie zwraca uwagi na jednostkę, czy też na indywidualność. Też to właśnie zwycięstwo nad faszyzmem, jako samo w sobie w pierwszej chwili byśmy mogli pomyśleć, że dlaczego nie, bardzo fajny tekst, ale nigdy nie znajdziecie tam jakiegoś słowa na temat ofiar. Tam na przykład nie będzie pisać ku pamięci ofiar faszyzmu, tylko zwycięstwo nad faszyzmem, czyli zwycięstwo jednego systemu totalitarnego nad drugim. Dlatego też właśnie jest taki paradoks, dlaczego właśnie socjaliści niemieccy, narodowi socjaliści, zaatakowali socjalistów internacjonalnych, czyli po prostu komunistów, krótko mówiąc. Właśnie. Dlaczego nie zaatakowali, powiedzmy, tak zwanej sanacji, czy też arystokracji, czy też jakichś, powiedzmy, jakiegoś rodzaju prawicowego, powiedzmy, skrzydła. Francja i Anglia była takim skrzydłem i to ona wywołała wojnę Hitlerowi, a nie odwrotnie. Oczywiście można powiedzieć, że związani byli paktem i tak dalej, wywołali, ale czynnie oczywiście w niej udziału nie brali. Co zmusiło oczywiście Niemcy do zmiany strategii wojennej, bo tak naprawdę zamiar był taki, aby po opanowaniu Polski uderzyć w Rosję. Właśnie dlaczego w Rosję? Czy też w związek tych komunistów rosyjskich? Niech tak będzie. Niektórzy zwracają uwagę, że to nie była wtedy Związek Radziecki, bo wtedy była jeszcze jakaś Rosja, jakaś federacja, czy coś tam. Nieważne, wiemy o kogo chodzi. O związek pod dyktaturą towarzysza Stalina i temu podobnych. I oni właśnie zaatakowali, tak nazwijmy, swego. To jest właśnie to, że oni widzieli w nim konkurenta. Oni widzieli konkurenta w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, we Francji, tylko widzieli konkurenta właśnie w tym socjalizmie. Drugi gracz praktycznie identyczną filozofią, któremu nie chciano oddać, powiedzmy, roli przywódczej. Dlatego właśnie był między innymi jeden z wielu powodów tak zwanej ekspansji na wschód. Mi się to po prostu przypomniało. Oczywiście to są takie przemyślenia, czy też właśnie z owego traktatu, owego profesora. Można się z tym zgadzać, jak zwykle, albo nie. Ja mam to dlatego z tego miejsca tutaj przytoczyłem. Natomiast wracając, pokażę wam właśnie ten przypadek, gdzie większość, nie chcę mówić, że tak we wszystkich hasłach jest, ale w większości właśnie takich lewych różnych jakby
ideologii jest tam zawsze jednostka pomijana. Tam chodzi tylko swego czasu i zawsze i chodziło i będzie chodzić tylko o masy, czyli tak zwane jakby można powiedzieć materiał i energia, bioenergia, która służy właśnie do jakby do, jako gwarancja obranych celi przez takowe filozofie. Natomiast z ofiarami nikt się nie będzie liczył, tak jak i w jednym, jak i w nacjonalnym socjalizmie, czy też internacjonalnym. Wynik zawsze jest ten sam, czy też końcowy, jakby końcowa sytuacja jest taka, że zawsze naród, który zaufał tym systemom, poniósł wszystkie konsekwencje ich działania. Tak, ja tutaj sobie po prostu taką mały spacerek zrobiłem rowerkowy i po prostu odkryłem to miejsce. Wcześniej go tutaj nie znałem. Jak się dowiedziałem, ono dopiero od 2010 jest tutaj. Jakby zostało no, udostępnione, ponieważ był to teren prywatny. Tutaj troszeczkę się cofnął ten płot i wykonano właśnie ten pomnik. To był obóz dla kobiet. Było to około... przewinęły się przez niego ponad 400 kobiet, które tu pracowały po prostu dla przemysłu wojennego. Są takie trójkąty z nazwiskami ich wszystkich. Są też polskie nazwiska. Także miejsce pamięci. Człowiek mieszka tyle lat i nie wie, że takie rzeczy tu się wokoło dzieją, czy też istnieją. Natomiast tutaj widzicie właśnie owy wieniec, o którym wam mówiłem. No, nie chcę tu mówić, że to coś jakby złego, że położono wieniec, ale właśnie tak jak wspomniałem, te systemy wykorzystują wszystko właściwie po to, aby w jakiś sposób siebie zareklamować. Natomiast uważny, powiedzmy, odbiorca natychmiast zidentyfikuje, o co chodzi. Jest to po prostu właściwie takie samoobjawienie, nazwijmy to, systemu, który właściwie pokazuje, do czego potrzebne są jego wyznawcy. Potrzebni są jego wyznawcy. Widzicie, już mi się wszystko myli. Są takie, jeszcze widzicie, słupy jakby. Nie wiem, czy są oryginalne, czy tylko tak stylistycznie postawione, które mają symbolizować jakby ten obóz, czy też wejście do tego obozu. Teraz tutaj są oczywiście domy mieszkalne. Nie wiem, czy to są oryginalne jeszcze z tego czasu, zaadaptowane jakby, czy tak to wyglądało. Na mapie widać, że były to po prostu jakieś takie baraki. Takich miejsc było więcej i powiem właśnie, że jeżeli chodzi o w ogóle o takie miejsca, to w pamięci pozostały nam, tak jak ja to z historii jeszcze znam, właściwie te główne, powiedzmy, obozy, olbrzymy tak zwane, ta maszyna zniszczenia i zagłady. Natomiast pomija się setki, chociaż właściwie nawet niektórzy mówią w tysiące właśnie takich małych obozów, które właściwie były porzucane po całych Niemczech, jak i też na terenie całego przez nich zagarniętego terytorium. Dobra, była powtórka z historii. Wystarczy. Trzymajcie się. Cześć.